Witam w kolejnych niezapomnianych. Dzisiaj odcinek specjalny z okazji Dnia Wszystkich Świętych. Zobaczcie m.in. groby osób, które zmarły w ostatnim roku. Wybierzemy się m.in. na Stare Powązki w Warszawie i Powązki Wojskowe, gdzie zobaczycie nowe nagrobki znanych Polaków. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Maciej Gąsiorowski. W tym roku biorę udział w kweście na Starych Powązkach w Warszawie. Chętnych zapraszam 1 listopada o godzinie 12 pod bramę numer 4 przy ulicy Powązkowskiej. Około godziny 13 zapraszam także na live'a, który będzie można oglądać na naszym kanale na YouTube. Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w tradycyjnej kweście na Starych Powązkach, zapraszam do wzięcia udziału w internetowej zbiórce na zrzutka.pl. Zbieram tam na renowację grobu Józefa Nalberczaka, Zbigniewa Staniewicza i opłacenie kwatery Władysława Hancie juniora, czyli syna słynnego Kargula z samych swoich. Zapraszam do udziału w kweście. Na Starych Powązkach oraz na Powązkach Wojskowych można od niedawna natrafić na nowe nagrobki znanych Polaków. W końcu, 5 lat po śmierci, nagrobek z prawdziwego zdarzenia ma Andrzej Kopiczyński. Grób słynnego 40-latka przypomina nieco mogiły z Zakopanego. Widzimy na nim Chrystusa, który jest nieco zatroskany. Tuż obok znajduje się grób tragicznie zmarłego Piotra Woźniaka-Staraka. Ten producent i mąż prezenterki Agnieszki Woźniak-Starak ma bardzo okazały grobowiec. Mauzoleum Staraków zostało wykonane przez specjalistów z Włoch. Niedawno zmarły aktor Wiesław Gołas także ma nagrobek na Starych Powązkach. Postawił go jeszcze za życia. Razem z żoną Marią wykupili oni bowiem miejsce na najstarszym warszawskim cmentarzu. Według doniesień medialnych takie miejsce kosztowało ich przynajmniej 30 tysięcy złotych. Pani Maria spocznie obok męża, już przygotowała sobie miejsce. Widzimy na grobie jej imię i nazwisko. Sporo nowych nagrobków pojawiło się na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Najbardziej okazały grób ma Paweł Królikowski. Realizując jeden z odcinków niezapomnianych, natrafiliśmy na ekipę, która stawiała pomnik słynnemu aktorowi Rancza. Pomnik wykonany jest z granitu, a krzyż zawiera kamienie półszlachetne. Autorką grobu jest młoda projektantka Aleksandra Śmietana. Nieopodal grobu Królikowskiego znajduje się oryginalna mogiła Jerzego Gruzy. Na grobie reżysera 40-latka widzimy m.in. klaps filmowy oraz ekran, który przedstawia telewizor. W Nowej Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych natrafimy także na nowy nagrobek aktora Tadeusza Plucińskiego. Ten aktor, który zmarł w kwietniu 2019 roku, w końcu doczekał się prawdziwego nagrobka. Widnieje na nim sentencja na wieki wieków amant, odnosząca się do słynnych ról aktora oraz tego, że prawdopodobnie miał aż 2000 kochanek. Z nowych nagrobków warto zwrócić uwagę na piękny pomnik aktora Andrzeja Strzeleckiego. Na grobie słynnego doktora Kozieło z Klanu możemy zauważyć także piłeczkę golfową. Golf był wielką pasją aktora. Obok znajduje się grób architekta Michała Borowskiego. Co ciekawe, ten twórca Stadionu Narodowego ma już drugi nagrobek. Wcześniej widzieliśmy sylwetkę architekta. Teraz widnieje piękny pomnik. Na nagrobek trochę jeszcze musi poczekać aktor i śpiewak Bernard Ładysz. Na razie na jego mogile pojawiła się zielona trawka. Wcześniej było widać wyschniętą ziemię. Na nagrobek jeszcze musi poczekać Wojciech Przoniak. Aktor zmarł rok temu, jednak dalej nie ma pięknego pomnika. Podobnie jak zmarła niedawno aktorka Agnieszka Fatyga. Mama aktorki Michaliny Olszańskiej została pochowana dopiero pół roku po śmierci.
z powodu pandemii. W tej samej części cmentarza wojskowego pochowana jest także Hanna Stankówna, czyli aktorka, która zagrała w Seksmisji, 07 Zgłoś się, czy Tulipanie. Niedawno zmarł także znany architekt, szermierz i medalista olimpijski Wojciech Zabłocki. Mąż aktorki Aliny Janowskiej został dochowany do jej grobu. Niedawno na mogile pojawiły się ich piękne zdjęcia. Obok grobu Zabłockiego i Janowskiej pochowani są Gustaw Ludkiewicz i Wiesława Mazurkiewicz. U znanych aktorów także pojawiły się zdjęcia. W grobie pochowana jest także ich córka Katarzyna, która zmarła miesiąc przed swoją matką. Nowy nagrobek na Powązkach Wojskowych ma także Stanisław Kania, były pierwszy sekretarz KCPZPR. Pochowany jest on obok generała Wojciecha Jaruzelskiego i byłego premiera Józefa Oleksego. Nowy nagrobek ma także znany opozycjonista i polityk Unii Wolności Henryk Wujec. Nieopodal pochowany jest jego przyjaciel Jan Lityński. Ten znany polityk zginął tragicznie w nurtach Narwi, gdy ratował swojego psa. W kolumbarium na Powązkach Wojskowych w tym roku pochowano m.in. aktora Krzysztofa Zakrzewskiego oraz muzyka jazzowego Wojciecha Karolaka. Spoczął on w grobie swojej żony Marii Czubaszek. W kolumbarium ostatnio pochowano także Krystynę Kołodziejczyk-Szyszko i jej męża Wiesława Szyszkę, pilota Polskich Linii Lotniczych LOT. Aktorka znana była m.in. z serialu Zmiennicy, gdzie grała matkę Mariana Koniuszko. Jeśli chodzi o nowe nagrobki, to także mają je znani aktorzy Jerzy Łapiński, Jerzy Zygmunt Nowak. Pochowani są oni na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Liter na pomnikach nagrobnych doczekali się także Dariusz Gnatowski oraz Bronisław Cieślak, czyli słynny porucznik Borewicz. Pochowani są oni na cmentarzu Podgórskim w Krakowie. W ostatnich 12 miesiącach pożegnaliśmy wielu znanych sportowców. Świat sportu pożegnał m.in. Diego Armando Maradonę. Jeśli chodzi o polskich sportowców, to zmarli. 18 listopada ubiegłego roku zmarł Adam Musiał, piłkarz, który wywalczył medal w czasie Mistrzostw Świata w 1974 roku. Należał do słynnych orłów Kazimierza Górskiego. Piłkarz został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 24 listopada zmarła sędzia łyżwiarstwa figurowego Maria Zuchowicz. Znana ona była z programu Gwiazdy tańczą na lodzie. 25 listopada zmarł żużlowiec Zenon Plech. Został on pochowany na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. Tego samego dnia zmarł Boski Diego. Diego Armando Maradona został pochowany na cmentarzu Jardín Bella Vista w Argentynie. 27 grudnia pożegnaliśmy Marię Kowalską, biegaczkę narciarską. Została ona pochowana na cmentarzu w Kościelisku. Wspomniany już wcześniej Wojciech Zabłocki zmarł 5 grudnia 2020 roku. 1 lutego 2021 roku odszedł Ryszard Szurkowski. Jeden z najwybitniejszych polskich kolarzy został pochowany na cmentarzu w Wierzchowicach. 22 lutego polskie media obiegła wieść o śmierci Aleksandra Doby, podróżnika zdobywcy tytułu Podróżnika Roku magazynu National Geographic. Doba zasłynął samotnym przepłynięciem kajakiem Oceanu Atlantyckiego. Zmarł w czasie wyprawy na Kilimandżaro. Został pochowany na cmentarzu w Policach. 12 czerwca 2021 roku zmarła Krystyna Chojnowska-Liskiewicz. Była ona żeglarką, pierwszą kobietą na świecie, która samotnie opłynęła kulę ziemską. Została pochowana na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. Teraz przedstawię Wam groby i opowiem o osobach związanych z polityką i duchowieństwem, których pożegnaliśmy w ostatnim roku.
12 listopada zmarł ksiądz Eugeniusz Makulski, kustosz sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym. Był on posądzony o pedofilię. Kilka dni później, 16 listopada, odszedł kardynał prezbiter Henryk Gulbinowicz, były metropolita wrocławski. Był on posądzony o kontakty z SB, pedofilię oraz akty homoseksualne. W wyniku dochodzenia prowadzonego przez Watykan został pozbawiony wielu przywilejów, w tym pochówku w katedrze. Jego pogrzeb odbył się w tajemnicy na cmentarzu komunalnym w Olsztynie przy ulicy Poprzecznej. W Sylwestra 31 grudnia 2020 roku odszedł Maciej Zięba, słynny dominikanin. Został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu Świętego Wawrzyńca we Wrocławiu. 1 lutego 2021 roku zmarł Edward Babiuch, premier z okresu PRL. Został pochowany na cmentarzu w Marysinie Wawerskim w Warszawie. 21 lutego zmarł wspomniany już wcześniej Jan Lityński. 31 marca odeszła Izabela Sierakowska, polityk lewicy. Została ona pochowana na cmentarzu w Lublinie przy ulicy Lipowej. 22 kwietnia zmarł Mirosław Handke, polityk, profesor nauk chemicznych, minister edukacji w rządzie Jerzego Buzka. Został pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie. 4 czerwca 2021 roku zmarł Władysław Ciastoń, generał milicji obywatelskiej, szef Służby Bezpieczeństwa. Był podejrzewany o zlecenie zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. W 2019 roku został skazany na 2 lata więzienia za represje wobec opozycjonistów, wcielając ich bezprawnie do wojska w czasie stanu wojennego. Do zakładu karnego nigdy jednak nie trafił. Został pochowany na Powązkach Wojskowych. 27 lipca zmarł Stefan Michnik, brat przyrodni Adama Michnika. Wojskowy sędzia komunistyczny, kapitan Ludowego Wojska Polskiego. Był on pochodzenia żydowskiego. Po wydarzeniach marca 1968 roku wyjechał do Szwecji. IPN wydał za nim europejski nakaz aresztowania. Do ekstradycji jednak nigdy nie doszło. Stefan Michnik zmarł w Göteborgu. 13 sierpnia zmarł arcybiskup Henryk Hozer, duchowny misjonarz, który był z wykształcenia lekarzem. Hozer był biskupem diecezji warszawsko-praskiej. Został pochowany w krypcie Bazyliki Katedralnej Świętego Michała Archanioła i Świętego Floriana Męczennika. 21 sierpnia zmarła Karolina Kaczorowska, wdowa po prezydencie RP na uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim. Karolina Kaczorowska spoczęła w Panteonie Wielkich Polaków w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej. 17 września 2021 roku zmarł Alfred Miodowicz, polityk z okresu PRL. Został on pochowany na cmentarzu parafialnym w Końskich. 23 września 2021 roku odszedł Zbigniew Galperyn, powstaniec warszawski, prezes Związku Powstańców Warszawskich. Spoczął on na Powązkach Wojskowych. A teraz przedstawię wam groby i sylwetki znanych aktorów i artystów, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku. 9 listopada zmarł Józef Para, aktor najbardziej znany z roli komisarza przygody w Wabanku. Spoczął on na cmentarzu rakowickim w Krakowie. 14 listopada zmarła Maria Kalinowska, miłośniczka kina. Razem z mężem Bogdanem w latach 73-2005 obejrzeli blisko 14 tysięcy filmów. Są pochowani na cmentarzu Junikowo w Poznaniu. 15 listopada odszedł aktor Janusz Leśniewski. Jest on pochowany w kolumbarium na Powązkach Wojskowych. Ma bardzo maleńką tabliczkę. Tego samego dnia odszedł aktor Witold Sadowy, który dożył sędziwego wieku 100 lat. Kilka miesięcy przed śmiercią wyznał, że jest homoseksualistą. Pochowany jest na Powązkach Wojskowych. 17 listopada zmarła Danuta Steczkowska, nauczycielka śpiewu, matka m.in. Justyny Steczkowskiej. Została ona pochowana na cmentarzu w Cieklinie 7 miesięcy po śmierci. 7 grudnia 2020 roku zmarła aktorka Katarzyna Łaniewska. Była ona znana z serii filmów Kogel Mogel oraz serialu Plebania. Została pochowana na cmentarzu Służewieckim w Warszawie.
14 grudnia odeszła wcześniej wspomniana Hanna Stankówna. Tego samego dnia zmarł Piotr Machalica. Popularny aktor został pochowany na cmentarzu Świętego Rocha w Częstochowie. 27 grudnia 2020 roku zmarł Mieczysław Morański. Aktor został pochowany na cmentarzu Północnym w Warszawie. 18 stycznia 2021 roku odeszła Maria Koterbska. Piosenkarka została pochowana na cmentarzu Świętego Mikołaja w Bielsku Białej. 20 stycznia 2021 roku odszedł muzyk Andrzej Bieniasz, współtwórca Pudelsów. Został on pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 22 stycznia 2021 roku odszedł Henryk Chmielewski, który znany był jako Papcio Chmiel. Powstaniec warszawski, rysownik i autor komiksów o Tytusie, Romku i Atomku spoczął na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. 28 stycznia zmarł Ryszard Kotys. Właściwie na nazwisko miał Kotas. Słynny Marian Paździoch ze Świata według Kiepskich został pochowany na cmentarzu w Lusowie koło Poznania. 28 stycznia odeszła także aktorka Aniela Świderska-Pawlik. Była ona żoną popularnego aktora Bronisława Pawlika. Spoczęła obok niego na Starych Powązkach w Warszawie. 6 lutego odszedł Krzysztof Kowalewski. Ten znakomity polski aktor także pochowany jest na Starych Powązkach w Warszawie. 8 lutego zmarł Michał Szewczyk. Aktor spoczął na Starym Cmentarzu w Łodzi. 11 lutego odszedł Antoni Kopf, kompozytor. Został on pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 5 marca tragicznie zginął Piotr Świąc. Dziennikarz TVP został pochowany na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. 21 marca zmarł Adam Zagajewski, poeta i mąż aktorki Mai Wodeckiej. Spoczął on kilka miesięcy po śmierci w Panteonie Narodowym w Krakowie. 4 kwietnia zmarł Zygmunt Malanowicz. Aktor został pochowany na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie. Tego samego dnia zmarł także aktor znany z Korony Królów, Wiesław Wójcik. Spoczął on na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 5 kwietnia wszystkie media podawały informacje o śmierci Krzysztofa Krawczyka. Słynny piosenkarz został pochowany na cmentarzu w Grotnikach pod Łodzią. 14 kwietnia zmarła Ewa Wawrzoń, aktorka, wdowa po aktorze Januszu Bukowskim. Pochowana jest ona razem z mężem na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. 20 kwietnia zmarła wspomniana już wcześniej Wiesława Mazurkiewicz, aktorka, żona Gustawa Ludkiewicza. 2 maja zmarł natomiast Bronisław Cieślak, czyli słynny twórca porucznika Sławomira Borewicza z 07 Zgłoście. Jak już wcześniej wspominałem, pochowany jest na cmentarzu Podgórskim w Krakowie. 4 maja w Coventry zmarł muzyk Artur Przygoda. 9 maja odszedł Ferdynand Matysik, aktor znany z Kogla Mogla. Został on pochowany na cmentarzu Świętego Wawrzyńca we Wrocławiu. 15 maja odszedł dziennikarz TVN24 Rafał Poniatowski. Spoczął on na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. 11 czerwca 2021 roku zmarł aktor Andrzej Szczytko. Został on pochowany na cmentarzu Podolany w Poznaniu. 18 czerwca 2021 roku zmarł wspomniany już wcześniej aktor Krzysztof Zakrzewski. 22 czerwca odszedł reżyser Krzysztof Gradowski, który został pochowany na cmentarzu Północnym. 22 czerwca zmarł także aktor Ryszard Baciarelli. Został on pochowany na Starych Powązkach w Warszawie. Był on prawnukiem słynnego malarza. 26 czerwca zmarł Wojciech Karolak, muzyk jazzowy, mąż Marii Czubaszek. 6 lipca
zmarł Jan Janga Tomaszewski. Aktor został pochowany na cmentarzu Czerniakowskim. 9 lipca zmarł aktor Tadeusz Wojtych, który spoczął na cmentarzu Brudnowskim. 11 lipca odszedł Jerzy Janeczek, aktor znany z roli Witti w Samych swoich. Spoczął on na cmentarzu w Lutkówce. 19 lipca w domu aktora weterana w Skolimowie zmarła aktorka Eugenia Herman. Została ona pochowana obok męża na cmentarzu północnym w Warszawie. 22 lipca zmarł aktor Leszek Benke, aktor znany z serii Spotkań w Kopydłowie. Został on pochowany na cmentarzu parafialnym w Zabierzowie. 27 lipca zmarł Jan Pęczek, aktor znany z serialu Barwy Szczęścia. Został on pochowany w kolumbarium na cmentarzu Wilanowskim. 28 lipca odeszła aktorka Barbara Połomska. Spoczęła ona na starym cmentarzu w Łodzi. 31 lipca zmarł Jerzy Duduś Matuszkiewicz, muzyk i kompozytor filmowy. Spoczął on obok żony na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. 1 sierpnia zmarł śpiewak Kazimierz Kowalski. Został on pochowany na cmentarzu w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej. 26 sierpnia zmarł Piotr Gessler, znany restaurator, były mąż Magdy Gessler. Ojciec Larry Gessler został pochowany na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. 6 września odszedł popularny lektor filmowy Tomasz Knapik. Został on pochowany na Starych Powązkach w Warszawie. Tego samego dnia zmarł także znany śląski aktor Adam Bauman. Spoczął on na cmentarzu komunalnym w Katowicach. 8 września 2021 roku zmarł młody muzyk i kompozytor Bartosz Bart Sosnowski. Został on pochowany na cmentarzu Brudnowskim. 9 września zmarł wspomniany już wcześniej Wiesław Gołas. 13 września odeszła natomiast Krystyna Kołodziejczyk-Krzyszko. 30 września pożegnaliśmy natomiast aktora Czesława Lasotę. Został on pochowany na cmentarzu parafialnym w Konstancinie Jeziornie w kwaterze aktorów Domu Artysty Weterana w Skolimowie. 15 października zmarł aktor Paweł Nowicz. Został on pochowany na cmentarzu Brudnowskim. 24 października zmarł aktor Krzysztof Kierszynowski. Znany on był z ról Nuty w Wabanku czy Wąskiego w Killerze. Kierszynowski zmarł w wyniku długiej choroby nowotworowej. W chwili, gdy nagrywamy odcinek, jeszcze nie wiadomo, kiedy odbędzie się jego pogrzeb. Być może zostanie pochowany w grobie ojca Leopolda Kierszynowskiego, zasłużonego żołnierza Armii Krajowej. Ojciec Krzysztofa Kierszynowskiego pochowany jest na Powązkach Wojskowych. Matka aktora Wanda Kierszynowska pochowana jest razem z ojcem Napoleonem Banaszewskim na cmentarzu północnym w Warszawie. Ona także była zasłużona, była między innymi łączniczką słynnego Łupaszki. Dziadek Krzysztofa Kierszynowskiego był natomiast sprawiedliwym wśród narodów świata. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych. Niedługo wracamy do grobów osób, które pochowane są poza Warszawą. Odwiedzimy m.in. cmentarz w Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Powrócę w niezapomnianych także do aktorów znanych z kultowych komedii i seriali. Do zobaczenia!